Witamy w kolejnym Co piszczy? Mam nadzieję, że siadło. Nawet siadło, tak. Mam nadzieję, że uda nam się w końcu jakieś intro znaleźć tutaj do naszych pogawędek. Cóż, Ori, kolejna środa, znowu się widzimy w tej samej scenerii. Jak zawsze, miło mi Cię tutaj gościć w bazie, w centrum dowodzenia. Miło jest mi być goszczonym. Mam nadzieję, że w ogóle ta seria Wam się podoba. Ja z czystą przyjemnością tutaj przyjmuję w gościach różnych osobników i z chęcią z nimi rozmawiam. Różnych osobników. Powiedziałeś to tak bezosobowo. No. Powiedziałeś to tak. Barry ma taką tendencję, że mówi, okay? Że mówi on albo ona. Jest, okay. Jest Marta obok niego, on mówi ona. Okay. Mnie to strasznie irytuje. Ja nie lubię. Ja jestem pager, ja jestem Mateusz. No dobra, no a ja jestem osobnik. Jesteś osobnik. No nic. Może na chwilę wyszedłem z roli. Ale już wracamy na dobre tory. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać o konsekwencji i o jej wymiarach. Czy też konsekwencja jako coś negatywnego, jako kara, albo tudzież konsekwencja jako konsekwentne dążenie do jakiegoś celu. No właśnie, Ori, powiedz, jak to z tobą jest na przykład, bo ty dziarasz sobie, nie? Tak, no. I powiedz mi, czy masz jakieś metody na uzyskanie konsekwentnego działania? Czy coś cię motywuje na przykład do dążenia do danego celu? Generalnie wydaje mi się, że w moim przypadku konsekwencja to jest po prostu takie dosyć mechaniczne podejście do tematu, co nie? Mm-hmm. Czyli jakby nie nastawiam się, że coś ma mi sprawiać jakby, nie wiem, nie wiadomo jaką frajdę, powiedzmy, że to jest troszkę inny aspekt, tylko stawiam na to, że tam jest jakiś cel gdzieś daleko, mm-hmm. I ja wiem, że trzeba robić step by step, po kolei różne rzeczy i nieważne, czy to, wiesz, będzie efekt pod tytułem tatuaż za 4 godziny, czy to będzie coś za pół roku, w stylu, nie wiem, jakieś budowanie formy, czy jakieś budowanie portfolio, to tak jakby powiedzmy, że tą motywacją jest, może inaczej, na konsekwencje wpływa motywacja pod tytułem efekt końcowy, który chcę uzyskać, ale też jakby taki, nie wiem, cierpliwość do dążenia do niego, bo wiadomo, jakby konsekwencją nie jest przeskakiwanie co drugi schody, konsekwencją jest robienie A, B, C, D, bla, bla, no tak. Bla, bla, nie? I tak jakby z jednej strony motywacja i tak jakby cały czas pamiętanie o tym jakby końcowym efekcie, z drugiej strony cierpliwość do tego, że okej, między początkiem a końcem jest 100 małych kroczków. Tu ściszę troszeczkę te lo-fi'e. Się rozkręciło. Dobrze, a powiedz mi, czy miałeś problemy z konsekwencją? Byłeś kiedyś mniej konsekwentny? No kurde, każdy ma problem z konsekwencją. Mi się wydaje, że większość osób bardziej czy mniej konsekwentnych ma z tym większy lub mniejszy problem. No tak, mam takie kryzysy, nie? Mam takie kryzysy i to faktycznie one są wtedy, kiedy albo brakuje ci motywacji, czyli tak jakby przestajesz widzieć sens w tym ostatnim jakby kroku, jakby przestaje cię to motywować, jakby ten taki efekt, który chcesz osiągnąć, albo jeżeli nie widzisz efektów, które robisz po drodze, co nie? Jeżeli na przykład masz do zrobienia 5 kroków, a pierwszy robisz już 38 raz, bo ci nie wychodzi, no to można mieć już problem. Wydaje mi się, że tak też na swojej jakby perspektywie patrząc, bo kiedyś byłem w ogóle niekonsekwentny i wydawało mi się, że robię rzeczy, ale robienie rzeczy raz na miesiąc, to wydaje mi się, że to jest słaba konsekwencja. Chodzi mi o to, że jeżeli wpadasz w jakąś konsekwencję, czyli konsekwentnie dążysz do tego celu i wpadasz w pewną pułapkę, no przychodzi taki dół, masz motywację na jakiś okres czasu i potem od tego słabego okresu to bardzo dużo zależy jakby, nie? I teraz tak, jeżeli poddasz się i stracisz jakby sens w działaniu i w ogóle, to potem znowu wracasz do początku, nie? I to jest strasznie irytujące i może ci odebrać w ogóle całą przyjemność zrobienia czegokolwiek, nie? Tak, ja to wydaje mi się, że to jest taki, wiesz, tak jakby taka warstwa tego bagna, którą musisz przebić, taką siłą woli po prostu. Ale też, że do pewnego momentu masz motywację, taki hype, że ty się na hype'ie i to robisz. Potem jest ten okres takiego, że to paliwo się wyczerpuje. Tak, tak. A ty już czujesz, nie? I masz taką warstwę tak jakby tego gruzu, przez którą musisz się przekopać. Tak. A potem jakby masz już tak jakby to działanie, bo jeżeli mówię o konsekwencji, to jest raczej takie długofalowe, nie? Tak, tak. I to już wchodzisz w taki jakby nawyk, przyzwyczajenie, które jest taką jakby, wiesz,
dobrym nawykiem. Jeżeli są to ćwiczenia, no to powiedzmy, że masz faktycznie spadek motywacji, ale przetrwasz ten spadek motywacji do momentu, aż to ci wejdzie w, nie wiem, w nawyk, tak jak wiesz, mycie zębów, czy nie wiem, jakaś poranna gimnastyka, cokolwiek, to już nie, jakby mentalnie nie, jakby nie sprawia ci to wysiłku, że musisz o tym pamiętać, musisz do tego motywować, tylko to jest jakby część twojego dnia i to jest zwykłe i po prostu to robisz. Wydaje mi się, że właśnie te bagno, o którym mówisz, czyli taki spadek tego wszystkiego, przychodzi okresowo co jakiś czas jakoś, nie? I atakuje, wiesz. No bo jeżeli przetrwamy tą pierwszą falę, to już jesteśmy, to nas ogólnie winduje jakby, wiesz, jeszcze wyżej, nie? Mamy świadomość tego, że sobie poradziliśmy też z tym i mówimy sobie, kurde, znowu jestem na tym hajpie, nie? Jakby z tym, że ty już wykonałeś pewną pracę, jesteś na wyższym levelu, także czeka cię bagno na wyższym levelu jeszcze też, nie? Okej, okay, no ale które musisz przejść. Mimo tego, i to jest jakby takie, cię przygotowuje na kolejne. Tak. No wiadomo, jakby to nie wygląda, wiesz, jak sinusoidał, tak? Tylko masz taką pochyloną w górę, że tak, dokładnie. Górę masz dołek, ale ten dołek jest wyżej niż poprzedni dołek. Tak, dokładnie. Jeżeli go przetrwasz, to znowu wyjdziesz wyżej. No i dlatego ważnym jest, żeby właśnie te początkowe fazy, no bo wiadomo, że różne są okresy w życiu i różne sytuacje się przydarzają w życiu, nie? Bo wydaje mi się, że po prostu trzeba zrozumieć to, że nie wolno się zniechęcać. Nie wolno się zniechęcać, po prostu. No tak, że ale to, że ci coś jakby nie, jakby przestaje wychodzić, znaczy, że jakby to traci sens bytu. I co jakby na to wpływa, Ori? Jak myślisz? Co wpływa na to, że jeżeli człowiek napotka to pierwsze bagno, czyli ten pierwszy spadek konsekwencji, co wpływa na to, że my się poddajemy? Może inaczej powiem, co może sprawiać, że żebyśmy się nie poddali. No dobrze. Ja powiem ja powiem o tej przyczynie. Wydaje mi się, ja bym po pierwsze powiedział otoczenie. Jeżeli masz wokół siebie ludzi, którzy powiedzą, dobra, nie pierdziel, idziemy, robimy. No. I cię jakoś do tego jakby zaciągnął cię gdzieś, żebyś to zrobił, to jakby to jest tak jakby oni wypełniają ten brak motywacji, który jest w tobie. Jeżeli oni są jakby działaczami, jeżeli masz wokół siebie ludzi, którzy są tak jakby proaktyw, że są aktywni w tym, co robią, to tak jakby, jak jeżeli widzą, że któryś ma mniejszą motywację, no to tak jakby, no nie wiem, jakby starają się go wywindować, no może pociągnąć trochę za sobą. Wydaje mi się, że dobre otoczenie mega, mega pomaga przetrwać takie spadki motywacji. Tak, to prawda, ale to też zależy jakby od persony, która ma ten spadek, bo może być też tak, że osoby, które robią to samo co ty i chcą cię jakby zmotywować, dajmy na to chociażby o ćwiczanie, jeżeli chodzi, nie? O fizyczność, to przez to, że one są na wysokim poziomie fizyczności, może ci to jakby przytłaczać, nie? Że wiesz, że kurde, że oni są lepsi ode mnie, wiesz, i w ogóle, i nie chcę, wiesz, i to demotywuje jakby, nie? Przykładowo, no nie wiem, idziesz z kimś na trening, kto jest na wyższym levelu, wiesz, zaawansowania od ciebie i ciebie to deprymuje, no bo uznasz, że nie dam rady, on się będzie śmiał, czy coś takiego, wiesz, co chodzi? Taki wstyd. Wstyd, no, ale przed czym, nie? Przecież ty idziesz tam po to, żeby ci to sprawiało. Żeby się uczyć. Żeby się uczyć i rozwijać i żeby ci to sprawiało przyjemność. I wydaje mi się, że przede wszystkim, żeby nie wpaść, żeby wyjść z tego bagna, trzeba sobie uświadomić, że trzeba się jakby przewalutować jakby swój mózg z tego, że nie ucieszy nas tylko efekt końcowy jakby w danym progu, tylko będzie każdy stopień będzie nas cieszył jednakowo. Każdy mały progres. Tak, każdy mały progres. I to jest wydaje mi się klucz do sukcesu, gdyż każdy mały sukces będzie nam sprawiał, nie będziemy się zastanawiali na efekcie końcowym, tylko na przykład na kolejnym, wiesz, na kolejnym stopniu, nie? Typu, nie wiem, zrobiłem trening, jestem, wiesz, naładowany, zajebiście zrobiłem, ale kiedy przyjdzie na przykład ten dół, to będę jeszcze bardziej zajarany, że zrobię go, wiesz, kiedy mi się go nie chciało, nie? Będę jeszcze bardziej zmotywowany, nie? Bo wydaje mi się, że też fajną sprawą jest traktowanie tego nie jak schodki do góry i szczyt, tylko jak etapy po sobie. Tak. Wiesz, bo jeżeli będziesz patrzył na to jako budowanie takiej piramidki, to jest góra, to jest dół, to będziesz zawsze się widział tak jakby niżej, dopóki nie osiągniesz ceny. Jak będziesz sobie dzielił to na etapy tak jakby wizualnie poziomo, to będziesz wiedział, że przechodzisz kolejny etap, nie? Że masz już coś za sobą,
Wiadomo, to jest jeszcze nie tutaj, ale już coś masz za sobą i jesteś w to. Wiesz co, ja też przez lata jakby rozwoju jakby osobistego w danych dziedzinach, czy to jeżeli chodzi o malowanie, czy robienie filmów, zawsze gdzieś tam porównywałem się do, wiesz, do tych najlepszych na świecie, do videomakerów, czy też do artystów tutaj na przykład z otoczenia i zawsze ich porównywałem do siebie i zawsze nie byłem aż tak dobry, żeby mi się podobały rzeczy, nie? I wpadłem w takie błędne koło, bo nie mogłem siebie zadowolić i aż w końcu zostałem, wiesz, nie mogłem, w swojej opinii nie byłem nigdy w stanie osiągnąć tego, co tam sobie wymarzyłem, nie? Jakiegoś tam najwyższego levelu, żeby być tam z tą kolebką, nie? I no. jak sobie przewalutowałem to wszystko i zacząłem się cieszyć z tych małych kroczków, mówię, że mam w dupie, czy to ja tam będę w ogóle, czy nie. Ale liczy się dla mnie jakby rozwój, mój rozwój jakby w tej branży, nie? Że tak powiem. No to od razu lepiej mi zaczęło iść, nie? W sensie każdy kolejny malunek, czy każdy kolejny film sprawiał mi bardzo dużo satysfakcji i radości. I to jest właśnie kolejny stopień, i kolejny stopień, nie? No to jest jakby mała zmiana w środku powoduje dużą zmianę na zewnątrz. Tak. No czasami mały trybik, jak zaskoczy, to ma wpływ na ogromną ilość rzeczy, nie? Tak, że to jakby i lawinowo idzie. Tak, nie? Tak. Natomiast wracając jakby, konsekwencja. Konsekwencja jest też karą jakby, nie? Czyli... Że ponosisz konsekwencje za coś. Tak. Jeżeli nie jesteś konsekwentny, no to ponosisz konsekwencje tego i spadasz na sam dół jakby, wiesz, poziomu, na którym jesteś, nie? No tak. No jest to bardzo... Ty wspomniałeś o otoczeniu, o ludziach, nie? Tam potem jakby dywagowaliśmy na ten temat. Co jeszcze mogłoby wpłynąć pozytywnie? Jakby na konsekwencje, czy na to przebicie się przez ten taki spadek motywacyjny? Jesteśmy w spadku, nie chce nam się robić rzeczy. I coś, co wpływa na to, żebyśmy mogli jeszcze dalej jakby wyciągnąć z siebie maksimum i... Myślę, że to zależy od tego, co powoduje ten spadek motywacji, okay. nie? Że można tak jakby troszkę to amatorsko zdiagnozować i znaleźć na to remedium. Jeżeli na przykład to jest brak pomysłu, no to możemy jakoś zadziałać na naszą kreatywność. Jeżeli to jest zmęczenie, no to możemy się wyspać. Jakby troszkę podejście właśnie takie... diagnostyczne, coś mi jest, okej, ale co? Dochodzisz do tego, co ci jest, znajdujesz na to rozwiązanie i to ci jakby, no, w jakiś sposób mniejszy lub większy pomaga iść do przodu. No tak, no bo nie oszukujmy się, tak naprawdę ten spadek, czyli brak konsekwencji jakby w działaniu, to siedzi tylko i wyłącznie tutaj w naszej główce. No tak, znaczy jeżeli to jest zmęczenie, to generalnie w nas, tak? No tak, tak. I tak. Znaczy, no właśnie zależy, jeżeli masz spadek motywacji, bo twoje otoczenie jest deprymujące, jest statyczne. Jeżeli oni tak jakby, nie to, że cię demotywują, ale nie zachęcają do dalszego jakby działania. Na przykład mówisz im, że jesteś w trakcie robienia czegoś tam, nie wiem, budujesz formę na wakacje, co nie? Lato 2021 jest moimi wakacjami, będę bykiem, co nie? No. Oni, okej. Okay. To jak ma się to zmotywować? To cię nie demotywuje, ale też... W sensie jakby, brak zainteresowania jakby otoczenia. Tak, brak zainteresowania, brak w sumie jakiejkolwiek reakcji, nie? Bo na przykład są osoby, które by zareagowały, jeżeli powiedziałbyś im nie dasz rady, to one by powiedziały, ja nie dam rady, jeszcze zobaczysz, nie? I wiesz, cisną dwa razy bardziej, nie? Ale najgorszy jest właśnie ten brak reakcji jakiejkolwiek. Jeżeli to, wiesz, otoczenie nie jest ani aktywne, ani tak jakby demotywujące, tylko jest taki pasyw, nie? Jest taki w sumie nic. Tak, jesteś taki próżni, jeżeli chodzi o otoczenie. Wydaje mi się, że lepszy jest pasyw, dla mnie przynajmniej osobiście, niż brak wiary jakby w drugiego człowieka. Czemu miałbyś nie wierzyć? To jest, wiesz, jesteś czymś ziomkiem, czymś przyjacielem, no to kurde, trzeba się wspierać na maksa chyba. Nie można jakby wątpić, jakby, nie? A to dobre słowo, które powiesz, możesz nawet w głębi myśli jakby... Możesz być sceptycznie do tego nastawiony, kurde, nie, on nie da rady, bo tam wiele razy próbował i w ogóle. No ale to po co to mówić? W sensie, możesz zamiast tego powiedzieć, stary, wierzę w ciebie, nie, wiesz, uda ci się to zrobić. Mimo, że możesz tak faktycznie nie myśleć. Będzie to delikatne przekłamanie, natomiast wpływ, jaki możesz mieć na drugą osobę, to jest niesamowite. Ja szczerze się przyznam, że ja bardzo dużo energii czerpię jakby... Czy to od ciebie na przykład, jak się spotykamy co tydzień i dywagujemy na różne tematy, czy od ludzi zewsząd, nie? Nawet osoba nie musi być jakby
kreatywna, czy artystyczna, czy cokolwiek. To może być zwykły przechodzień, tak jak wspominaliśmy. Tak, 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 tak. tak. Przypadkowa osoba może dać mi bardzo dużo energii, jakby, nie? I zmienić całkowicie mój światopogląd. Dlatego też, jak gadaliśmy na ostatnim podcaście, gadaliśmy, że trzeba mieć oczy i uszy szeroko Tak. otwarte. Także też mi się wydaje, że otoczenie jakby jest bardzo szeroką gamą, która może wpłynąć na konsekwencje. No, no tak. Jakby troszkę można w sumie zahaczyć o jakby nasze dywagacje o kreatywności. Tam Tak. miałeś Tak, 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 pięć tak. wielką piątkę kreatywności. Mi się wydaje, że tak naprawdę ona jest wielką piątką działania jakiegokolwiek, że można to przerzucić też jakby na konsekwencje, że możesz tak jakby przelecieć sobie, nie wiem, czy dobrze się odżywiam, czy ktoś tam mi daje motywację, czy ja sam sobie daję motywację, tak jakby, tak jak mówię, troszkę zdiagnozować problem, bo można go przeczekać. No Można to po właśnie. prostu przeczekać i ta motywacja nagle się pojawia i jest super. Tylko mi się Ale wydaje, nie że jesteśmy tego pewni. W tak, sensie raz, że może. nie wiadomo ile to potrwa, No tak. dwa, nie wiadomo, czy w ogóle ta wena wróci. A tak jakby staranie się jednak zaradzenia na to, na ten jakby art block, bo powiedzmy, że to jest taki trochę art block, to wydaje mi się, że jednak fajnie aktywnie troszkę do tego podejść. Oczywiście nic na siłę, bo jestem troszkę jakby, no troszkę trzeba robić na siłę, ale nie tak, żeby się do czegoś zmuszać, bo tego nie Bo chcemy. tracisz radość Tak, z tak, tak, tworzenia. tak. Tak jakby jednak troszkę się spuszować, żeby coś zrobić, ale nie na tyle, żeby to sprawiało jakiś tam mentalny ból. Wiesz co, ja od zawsze, znaczy od dłuższego czasu w zasadzie tłumaczę sobie wszystko trywialnym, że szkoda czasu. Dzieje się coś negatywnego w moim życiu, dajmy na to, i zamiast się tym przejmować, ja sobie stary, już, ale to jest Okej, trywialne, ale. szkoda szczępić ryja. No tak, no bo są rzeczy, na które no, nie mam wpływu, nie? I jakby pogarszanie sytuacji i pogłębianie tego stanu jakiegoś negatywnego, to jest po prostu strata czasu, bo mogę jakby od razu na to zaradzić i wiesz, i działać, nie? I działać. To mi bardzo jakby zmieniło światopogląd, jeżeli ten trywialny właśnie szkoda czasu, nie? Wydaje mi się, że też bardzo fajnym podejściem do tego jakby załamania tej konsekwencji jest podejście do tego na spokojnie, ze stoicyzmem, nie? Nie wkurzanie się na to, Tak, nie, 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 nie. tylko właśnie No po co ci to da tak tak. naprawdę? Takie troszkę suche podejście, No. bezemocjonalne, może takie z jakąś tam nadzieją na to, że będzie jakby, że do ciebie to wróci, ale generalnie bez jakiegoś takiego większego angażowania, jakichś emocji, tylko takie okej, jest słabo, no ale można powiedzieć sobie, dobra, zaraz to minie, albo okej, co mogę zrobić, żeby temu zaradzić. Fajne właśnie to, o czym teraz rozmawialiśmy, że trzeba mieć też świadomość tego, że ma się tego doła, nie? Jakby. Tak, no. No bo jeżeli sobie tego nie uświadomi, że to jest po prostu gorszy Gorszy okres, dzień, no. tak, gorszy dzień czy coś takiego i nie wiem, zwalisz to na cokolwiek innego, no to wprawianie się w taki, wiesz, mood, jakby taki słaby mood, że no nie wiem, nie chce mi się dobra, wylane, coś tam, wiesz. No, po co, nie? Bez sensu. Już pokonałeś tyle. O, właśnie kolejny aspekt. Droga, jaką przebyłem, też mnie motywuje do tego, żeby nie przestać tego robić. No bo ile czasu już w to włożyłem, nie? Po co mam zmarnować jakby swoją pracę, którą wykonałem wcześniej i się cofnąć do stanu początkowego, nie? Tak, to też troszkę trzeba mieć świadomość jakby tego progresu, tego Tak. przerastania jakby z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc, że już masz, że to też może być jakaś motywacja, że jakby, że masz wrażenie, że stoisz w miejscu, ale patrzysz za siebie, a tam wiesz, nie wiem, trzy skończone projekty, nie wiem, zrobione już robię 50 pompek zamiast 10, Tak, co nie? idealnym przykładem ostatnio, ja w ogóle podziwiam i szanuję, pozdrawiam z tego miejsca moją kochaną mamę. Mamo, jak to oglądasz, to jestem z ciebie dumny, bo moja mama po 20 kilku latach palenia papierosów, i to naprawdę tak, wiesz, paczka dziennie albo ponad, nie? Rzuciła papierosy i nie pali chyba już teraz ponad pół roku, nie? Okej, I sama mi też. mówi, że teraz, jak patrzy na to, to byłaby, za przeproszeniem, idiotką, gdyby teraz przerwała to, wiesz,
pół roku już jej się udało, nie? To jest kupa czasu, nie? No. Jest z siebie zadowolona przez ten pryzmat, że wiesz, że dała radę. Każdy kolejny dzień dodaje, wiesz, do sumy. Jak spojrzysz całościowo na to, no to jest przecież super wynik, nie? No jestem naprawdę, bo miała różne... Korzystała, wiesz, z tych deksmoksanów i w ogóle, okay. Ale tak naprawdę, jak sobie uświadomiła w główce parę rzeczy, tak. To dało jej największy jakby impuls do tego, żeby rzucić. Też parę ostatnich dni miałem możliwość znowu pojeżdżenia na snowboardzie. Mm-hmm. No i właśnie. Super. No i właśnie Ola, moja dziewczyna, dopiero zaczynała się uczyć, nie? No. No i wiadomo, na początku idzie to jak krew z nosa. To nie jest zbyt proste, właśnie. Ale no. Po paru dniach już widziałem tak jakby jej widać było, że jest trochę zdenerwowana na to, że jakby nie jeździ tak jak nie wiem. Jakby sobie życzyła, tak, ale tak. Jednocześnie zauważała to, że już na przykład jedzie coraz szybciej, udało jej się zrobić, wiesz, 3 poprawne skręty na ten zjazd i generalnie mimo tego, że trochę była sfrustrowana na to, jakim jakby na tę różnicę tak. Jakby poziomów, to cały czas jednak zauważała te fajne rzeczy. Tak, tak, tak. I... No i wydaje mi się, że to było super, to było mega zdrowe, nie? I jakby też starałem się, na przykład ja, będąc świadomym, że jestem jej otoczeniem, jakby wspierać ją w tym, żeby, no jasne, żeby to jest, wiesz, super. Żeby nie było tak, że no nie wiem, że jestem kolejnym czynnikiem w dół. Mhm. No, także... No bo nie oszukujmy się, te początkowe jakby etapy wykonywania danej czynności, jakby... Dajmy na to, jest ktoś, kto nigdy nie miał pasji, ale zaczynają mieć, nie? Jakby tak. Nie? Coś mu się podoba i chce robić. Tak. To te początkowe okresy przeżywania jakby tej pasji są najważniejsze moim tak. zdaniem, nie? Są bardzo ważne. No i nie wiem jak ty, ale chyba każdy tak ma, że wyobrażenia o swojej osobie, jak robię daną czynność, od razu jakby stawiasz sobie jakieś tam poprzeczkę wysoko, nie? Że od razu powinien, na przykład snowboardu dajmy na to, tak. Nie? Że od razu chcesz robić jak Shaun White, tak, skakać, tak, wiesz, tak, 720, zakręty, tam, między drzewami, coś tam. No ale niestety realia no, są inne. Tu przyjeżdżasz raz, tak. Że górka ma 300 metrów, dwa, że to nie jest takie łatwe, jak się spodziewałeś. Ale patrz, jakie to jest głupie, nie? W sensie, że człowiek sam jakby, sam nie jest świadomy tego, że no tak nie będzie. Od razu sobie to trzeba jakby nakreślić, że tak nie będzie, że trzeba to jakby konsekwentnie i dużą ilość pracy i czasu włożyć, no i nieraz będą gorsze dni, no ale się tak. Osiągnie ten jakby te małymi kroczkami do celu, jak to już zdążyliśmy parę razy dzisiaj powiedzieć. Mhm. No i no niesamowite, jak możemy mieć wpływ. I trzeba mieć też świadomość tego, że każdy troszkę w innym tempie będzie tak. coś łapał i nie patrzył na to, że ktoś łapie to szybciej, ktoś wolniej, bo po prostu tak. Ktoś może mieć raz, nie wiem, inne doświadczenie, czyli do czynienia z czymś podobnym kiedyś, więc mu łatwiej idzie. Mm-hmm. A ktoś mógł mieć w ogóle jakby zero doświadczenia z takim typem ruchu, tak. Więc jest mu gorzej. Więc ja trzeba jestem... patrzeć, tak jak mówisz, troszkę na siebie z wczoraj, na tak, siebie sprzed tak. godziny i tak dalej, tak, i tak dalej. O, ciekawy aspekt też teraz poruszyłeś, że nie tylko konsekwencja jako coś wymiernego, jakieś pasje czy coś, czy tam, nie wiem, siłownia, bla, 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 no. Tylko też konsekwencja w działaniu, jeżeli chodzi o bycie człowiekiem, nie? W sensie, wiesz, każdego dnia wykonujesz tak, jako tak, osoba tak, małe tak, jakąś pracę, no. Jakąś pracę ze sobą samym, tak. Która w ogóle ma jakiś znaczący wpływ na ciebie, nie? Na przykład fajnym jest robienie sobie jakichś takich rachunków. Ja sobie robię co jakiś czas, wiesz, podczas biegania najczęściej biegam i to mi daje taką swobodę, żeby bez jakby napięcia jakiegoś fizycznego, no bo jestem na wyładowaniu energetycznym, pomyśleć sobie, czy w danym okresie na przykład byłem dobrym Mateuszem, czy nie, co zrobiłem dobrze, co źle i jak mógłbym zaradzić temu na przyszłość, nie? Co musiałbym jakby cząstkowo w sobie poprawić, by po prostu względem siebie być lepszy, nie? No, to i w ogóle jest coś takiego, co nazywa się cykl Deminga. To jest taka rzecz, że masz taki cykl rozwoju, to jest takie kółko, które się toczy, jeżeli przechodzisz przez etapy tego koła, to się rozwijasz, że masz, najpierw masz planowanie czegoś, nawet podświadomie, mi się wydaje, że dużo ludzi robi to podświadomie, niekoniecznie wiesz, o, zainicjuję cykl Deminga, tylko robi to tak dosyć, wiesz, intuicyjnie, podświadomie, znaczy, to by było czyli najpierw masz planowanie, czyli jakby zakładasz sobie coś, potem masz, że to wykonujesz,
Potem, tak jak mówiłeś, masz to sprawdzenie tego, jak to poszło. Mhm. I ostatnim elementem jest tak jakby naniesienie poprawek, albo naniesienie jakichś tam tak jakby zmian w tym, jak działać, żeby działać lepiej. I tak cały czas, i to wiesz, kółko się kręci, a ty dzięki temu, że jakby myślisz o czymś naprzód, robisz to, sprawdzasz konsekwentnie. I konsekwentnie to udoskonalasz tak naprawdę, pcha to cię cały czas do przodu, wolniej lub szybciej, ale cały czas, jak to mówi klasyk, wiesz, jakoś to idzie powoli do przodu, jakoś się kręci i to jest to. Słuchajcie, każdy, kto mówi, jakoś to się kręci powoli do przodu, to mówi o cyklu Deminga, elo. Tak, naprawdę. Ale zastanówmy się też nad tym, nie? W sensie, dlaczego nie mógłbyś się jakby bardziej uzewnętrznić i powiedzieć, nie no, teraz akurat, wiesz, chujnia się dzieje na przykład, nie? No. Tylko, nie wiesz, jakoś się kręci, nie? Widzisz, takie, to jest mimo wszystko jakiś optymizm w narzekaniu. Jakoś to idzie. Optymizm. Oporowo, ale idzie. Jest taki mem ze Spider. Chujowo, ale stabilnie. Tak jest. Tak. Mimo wszystko jest ten optymizm w tym pesymizmie. Dobrze, Ori, to tak jakbyśmy mogli powoli podsumować jakby takie główne czynniki, które wpływają i negatywnie, i pozytywnie na to, kiedy łapiemy do ławki. Ja myślę, że czynniki są takie same, tylko zależy, jakie mają zabarwienie na twoje akcje. Czyli jeżeli, bo i motywujące i demotywujące może być twój stan psychiczny. I motywujący i demotywujący może być twój stan fizyczny. No może być też takie otoczenie, może też być takie, nie wiem, jakaś... Ale dobra, no to ale wyznaczmy jakieś takie główne rady, jakie moglibyśmy dać tutaj słuchaczom i widzom. Na pewno, żeby się cieszyć z małych kroczków, nie? Żeby nie stawiać sobie poprzeczki wysoko, tylko cieszyć się jakby z tego, że wykonujemy daną czynność, która sprawia nam, nam radochę. Ja bym powiedział, żeby mieć takiego buddy'ego. Taki buddy, z którym twój ziomek od siłki, twój ziomek od roweru, żeby nawzajem się nakręcać, jak on ma gorszy okres, ty go, wiesz, wyciągniesz za fraki, jak ty masz gorszy okres, to on cię kopnie w dupę i tak dalej. Czyli, czekaj, cieszymy się z małych kroków, wspieramy się nawzajem przede wszystkim. Tak. Myślimy pozytywnie, nie negatywnie, w sensie nie tracimy czasu na coś, na co nie mamy wpływu, bo to też jakby ma... jesteśmy świadomi tego, że mamy na przykład gorszy dzień i nie karzemy za to siebie, że tak powiem. Tak. Nie ponosimy... Dzisiaj nie zrobiłem salta. Tak. 50 batogów. Tak. Mamy świadomość tego, jaką pracę już wykonaliśmy i nie chcemy jej marnować. Tak. No można by tak wymieniać w nieskończoność. Można, no ale jakieś tam czynniki żeśmy... Tak. Mi się wydaje, że też bardzo ważna jest świadomość tego, że jest góra, dołek no. I że to nie jest nic dziwnego. Nie można być cały czas, wiesz, na sztosie, na fali. Znaczy to też nie jest jakby, te okresy nie są jakby ściśle... No nie. To nie jest tak, że możesz to jest równe albo... Przez 2 lata możesz być w sztosie, ale przyjdzie, wiesz... 2 tygodnie totalnego doła, no. Generalnie to... Jest, że ważna jest świadomość, że to jest, a nie, że to jest, nie wiem, równe. Tak. Albo, że to jest duże, małe, tylko, że się zdarza tak, zdarza się tak. No dobrze, i tym podsumowaniem krótkim zakończymy dzisiejszą rozmowę. A jeszcze na koniec... 2 klaśnięcia dla twojej mamy i dla mojej Aleksandry za fajny progresik. Tak jest. Elegancko. Tak jest. Także rozwijajcie się, cieszcie się z małych kroczków, bądźcie świadomi, uśmiechajcie się i wspierajcie się nawzajem, drodzy widzowie. A my się z wami żegnamy. Do zobaczenia w następnym Co Piszczy. Elo!